Dzień dobry, kochanie. Zapraszam Was na taki troszeczkę inny, nawet nie dzień, a poranek ze mną. Bo dopiero wstałam, w ogóle się nawet nie ogarniałam. Przebrałam sobie tylko bluzkę, umyłam zęby. Musiałam przebrać bluzkę, dlatego że to, co będziemy wykonywać zaraz, wiąże się z tym, że pobrudziłabym swoją piżamę i wszystko dookoła. Więc wolałam po prostu się przebrać, żeby być już, wiecie, gotowa. I tylko sobie do Was usiąść, porozmawiać, powiedzieć Wam, o co chodzi, co będziemy robić, dlaczego i po co, i tak dalej, i tak dalej. Tylko pozwólcie, że jeszcze się, słuchajcie, napiję wody, bo naprawdę aż mi sucho w gardle, bo dosłownie przed chwilą wstałam, jest godzina, nie mam zegarka, wstałam po 8, jakoś 29, chyba jakoś tak, a jest pewnie za 15, bo tylko wyjęłam statyw, rozstawiłam to wszystko i usiadłam i, słuchajcie, do Was gadam. Więc będziemy dzisiaj farbować włosy henną ziołową z Cameleo. Jest to firma, która kiedyś też produkowała henny w troszeczkę innej... pudełka były w innej szacie graficznej, były one dostępne w Rossmanie. I jakby od Rossmana moja cała historia z tymi hennami się zaczęła. Ale niestety te henny zostały stamtąd wycofane. Później tych produktów bardzo długo szukałam wszędzie, ale ich nie było. Nie mogłam tego znaleźć, więc jakby przestałam szukać, bo skoro nigdzie nie było, no to bez sensu, abym dalej szukała. Stwierdziłam, że pewnie, dobra, wycofali to i że już tego nie będzie nigdy. Aż w końcu przypadkiem trafiłam na te same henny z tej samej firmy, tylko zupełnie inna szata graficzna, opakowania, bo taka raczej czarno-biała, i były one dostępne w naturze. I jak zobaczyłam, to się ucieszyłam, od razu, słuchajcie, kupiłam sobie kilka opakowań, żebym miała. I jakby farbowałam cały czas, nie robiłam jakichś tam dłuższych przerw, ale później też zrobiłam sobie przerwę, no bo nie można cały czas jakby zapychać tych włosów, bo to jest henna, ona jest ziołowa, jest naturalna jak najbardziej, jest w 100% zdrowa dla włosów, ale bez przesady, słuchajcie, nie ma rzeczy nawet najzdrowszej, która byłaby po prostu totalnie 100% zdrowa i nic by się nie działo, więc na pewno trochę zapycha włosy, także no, zrobiłam sobie po prostu przerwę. I tak, ale wcześniej, słuchajcie, co zrobiłam z włosami, jeżeli chodzi o farbowanie. Wcześniej wpadłam na pomysł, jak byłam właśnie w liceum, że chcę zafarbować sobie włosy, to było w pierwszej klasie liceum, tak, na samym początku dosłownie, że chcę zafarbować sobie włosy na kolor czarny. To był, słuchajcie, najgłupszy pomysł, albo nie najgłupszy, bo ten drugi był jeszcze głupszy, więc to był bardzo głupi pomysł, bo wyglądałam w ogóle okropnie, nie pasowały mi te czarne włosy, jakoś tak, no... Korzystnie na pewno w tym kolorze nie wyglądałam. Po pierwsze mam zielone oczy, po drugie mam dosyć jasną obramówkę tutaj oczu i brwi, także no naprawdę nie wyglądałam zbyt korzystnie w tym kolorze. Ale to był jeden głupi pomysł. Natomiast drugi, chwilę później, jak już, słuchajcie, pozbyłam się tego czarnego, ta farba się i troszeczkę wypłukała i odrosły mi te włosy, więc jakby miałam w ogóle odrost na pół głowy, bo nie chciałam farbować innym kolorem, bo to niszczy włosy, wtedy sobie zdałam z tego sprawę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc wpadłam na głupszy pomysł, że chciałabym mieć włosy blond. Ja blond, po prostu, to tego się nawet nie da skomentować. Więc zamiast pójść w ogóle do fryzjera i zrobić to tak, jak należy, to ja kupiłam sobie w Rossmanie rozjaśniacz, którym chciałam sobie rozjaśnić włosy, abym właśnie była blondynką. I nakładam go w tak idiotyczny sposób, że gorszego chyba nie ma. Palcami masowałam, słuchajcie, jak szampon. Tutaj oczywiście w ten sposób, rozcierając. Nie nałożyłam tego równomiernie, miałam ciemniejsze placki na głowie. O, włosy naprawdę wyglądały tragicznie, do tego jeszcze się przepaliły, strasznie to śmierdziało. Coś naprawdę tragicznego, co mogłam w ogóle zrobić, wymyślić. No, żałuję, żałuję, słuchajcie, bardzo, bo zniszczyłam sobie włosy, miałam bardzo długie włosy już wtedy. Później musiałam czekać, aż mi odrosną do tej długości, jakie mam teraz, więc bardzo dużo mnie to kosztowało.
odbudowa włosów, naprawdę bardzo dużo straciłam, a wcale nie musiałam. Więc tak, to z historii, które były. Ale jeszcze teraz wspomnę, słuchajcie, w ogóle skaczę po tematach, ale to dobrze, bo to taki ma być właśnie film, luźny. Dlaczego jest taka forma tego filmu, widzicie, jestem bez makijażu, coś tak jakby a la vlog, ale to vlog nie jest, bo już mam statyw, więc jakby to się nie liczy. Ale tak, jak wstałam rano, to właśnie planowałam, że może zrobię vloga, tylko że nie byłabym w stanie pokazać Wam tej henny, jedną ręką, drugą ręką trzymać aparat, bo on jest naprawdę ciężki, ja nagrywam lustrzanką i nie da się, słuchajcie, nie da się trzymać jej w ręce i nagrywać, bo ręka zaraz mi mdleje, ja już nie mam siły i ten aparat lata, wiecie, o co chodzi. Może jakbym kupiła sobie jakiś taki mały, podręczny statyw właśnie, żebym mogła też tam lustrzankę zamontować, to wtedy myślę, że byłoby troszeczkę inaczej, bo ta siła jednak by się rozkładała i byłaby jakaś tam stabilizacja dla aparatu i w ogóle dla jakby wizualnych efektów. Więc postanowiłam właśnie, że postawię sobie ten aparat na statywie, z tym, że ani nie rozkładałam lamp, jest jasno, okna mam poodsłaniane, także naprawdę myślę, że światło będzie całkiem nieźle wyglądało, a jeżeli nie, no to tam delikatnie rozjaśnię, coś z tym zrobię, albo po prostu tak to zostawię, bo skoro jest to luźny film, to myślę, że nie ma potrzeby za dużo kombinować. I boję się też, żeby nie trwał on za długo, bo będę gadała, gadała i gadała o wszystkim, a w końcu zrobi się, słuchajcie, 30 minut, więc mam nadzieję, że nawet jeżeli tyle filmu wyjdzie, bo jeszcze będę musiała po tym farbowaniu do Was wrócić, opowiedzieć Wam, także nawet jeżeli wyjdzie, to mam nadzieję, że miło będzie Wam się to oglądało i że nie będziecie narzekać i w ogóle to, że zobaczycie ten film do końca. Tak. Więc z takich ogólnych rzeczy to chyba to już tyle. Więc przechodzimy, słuchajcie, do tej henny. Więc jest to henna ziołowa, tak jak już powiedziałam. Zawsze, ale to zawsze, od kiedy tą henną farbuję, wybieram kolor, który nazywa się czekoladowy brąz. Nigdy nie brałam ciemniejszej ani jaśniejszej, ponieważ jaśniejsza byłaby za jasna, a ciemniejsza to już jest bardziej czarna niż brązowa. Czekoladowy brąz jest kolorem najciemniejszym z tej całej gamy kolorystycznej. I jakby, co obiecuje producent, to Wam nie będę mówiła, no bo wiadomo, że włosy mają być zafarbowane, mają być w ogóle odżywione, bo jest to henna ziołowa, ładna koloryzacja bez amoniaku i utleniaczy, formuła 2 w 1, czyli koloryzacja i odżywienie, tak jak Wam właśnie powiedziałam, intensywny, piękny kolor, pokrycie pierwszych siwych włosów. Tak, owszem, zdarzyło mi się, że miałam kilka siwych włosów, i ta henna mi je pokryła, ale bardzo szybko się, słuchajcie, wypłukuje z siwych włosów. Także jakby to jest najmniej istotne. Wyjątkowo łatwa aplikacja, bez konieczności mieszania kremu z aktywatorem. Owszem, ja nakładam tę hennę, słuchajcie, właśnie palcami, jak szampon, bardzo dobrze, ona mi świetnie pokrywa włosy, bo jest to taka konsystencja rzadka, więc naprawdę super. Można samemu aplikować, także nie ma żadnych problemów. I alternatywa dla tradycyjnych koloryzujących odżywek ziołowych. Tak, zdecydowanie tak. Więc co? W środku mamy, słuchajcie, nic specjalnego, bo jest to tylko jeden produkt, czyli właśnie ta henna w takim tradycyjnym opakowaniu zamykanym na koreczek. W środku jest oczywiście folia, którą musimy sobie przedziurawić. I oczywiście nie może zabraknąć rękawiczek do farbowania, więc są rękawiczki i jest to taki zestaw składający się właśnie z dwóch elementów. I jakby aplikacja nie jest aż tak trudna, można to naprawdę spokojnie zrobić samemu w domu bez pomocy innych, tylko trzeba się, słuchajcie, przebrać, bo można się pochlapać. No ja się jeszcze nie pochlapałam, zawsze ubieram tę samą bluzkę, jakby mam ją schowaną właśnie do tych celów, żeby nie niszczyć sobie swoich ubrań. Potrzebujemy jeszcze taką żabkę dużą, żeby spiąć tutaj właśnie włosy, które są już zafarbowane z henną na górze. I oczywiście jakiś ciemny ręcznik, którego również nie będzie nam szkoda. Ja wybrałam sobie granatowy, używam zawsze tego samego ręcznika, tej samej bluzki, tej samej spinki, więc jest to mój podstawowy zestaw właśnie do farbowania henną. I kiedy ja robiłam to ostatnio? Ostatni raz farbowałam włosy henną, jak szłam na wesele, z którego również macie filmy, ja Wam je podlinkuję gdzieś tu na górze albo z tej strony.
więc możecie sobie wrócić i zobaczyć, jak wtedy wyglądały moje włosy. Z tym, że wtedy zrobiłam to troszeczkę wcześniej, ponieważ kręciłam włosy na mokre chusteczki, więc nie chciałam, żeby te włosy były zafarbowane na świeżo, bo one mają zupełnie tak jakby inną strukturę, inaczej się kręcą, inaczej się układają, więc one do takich wyjść to muszą sobie jednak odpocząć, muszą jeszcze przeżyć jedno mycie po farbowaniu, żeby to wszystko umyć, żeby one powróciły właśnie do tego samego właśnie wyglądu, konsystencji. Tak, i żeby były właśnie tymi samymi włosami sprzed farbowania. Więc tak, to robiłam wtedy ostatnio, no i do tego czasu oczywiście to już mi się dawno wypłukało, aczkolwiek przez naprawdę długi czas ta henna utrzymuje się na naszych włosach i wygląda całkiem nieźle, widać, że te włosy są przyciemnione, wyglądają na zdrowsze, na lepsze, na ładniejsze. Jedynym minusem jest to, że z końcówek to jednak bardzo, ale to bardzo szybko się wypłukuje, najszybciej tutaj zostaje najdłużej, więc jakby mamy efekt ombre zapewniony przypadkiem. Tak, więc co, więc no to chyba tyle. Już nie mam Wam, słuchajcie, nic takiego specjalnego do powiedzenia. Zastanawiam się tylko, jak Was zabrać do łazienki, bo chcę Wam pokazać właśnie w łazience, jak ja to zrobię. Jesteście na statywie, no ja nie wiem, czy ja to podniosę. Słuchajcie, spróbuję. A nóż mi się uda, ale no nie bardzo, bo też będę za blisko wtedy Was i będę nieostra. Dobra, to ja Was wyłączę i powrócę już, słuchajcie, z łazienki do Was. No i co, będziemy moczyć głowę, farbować. Aha, wiem, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, ja już jestem naszykowana do wyjścia. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, jak ja to w ogóle robię, jakby cały proces zawsze farbowania. Więc ja teraz pójdę do łazienki, nałożę, pokażę Wam, jak nakładam, co robię, czy myję te włosy jeszcze dodatkowo jakoś. Więc jakby nakładam hennę, zostawiam ją w takim koczku, tutaj na głowie spiętą właśnie spinką na, tu jest napisane 45 minut, 30-45 minut. Ja zostawiam na zdecydowanie jedną całą godzinę, czasami nawet dłużej niż godzinę, bo chcę, żeby to mi się, słuchajcie, dobrze zafarbowało, żeby to dobrze złapało, bo te włosy są mokre, mokre, powinny być wilgotne, ale są bardziej mokre. Więc chcę, żeby to po prostu wyschło, żeby to naprawdę bardzo dobrze się zafarbowało, więc trzymam to dłużej. I co robię? I później tylko spłukuję, nie myję głowy już, nie myję, słuchajcie, chodzę z taką właśnie półbrudną głową, bo mam, słuchajcie, przedziałki jeszcze zafarbowane właśnie od tej henny, ale nie chcę myć, bo chcę, żeby ona się wręcz wżarła w te włosy, chociaż ona się i tak nie wżera, bo ona pokrywa tylko jakby strukturę zewnętrzną włosa. W każdym razie ja mam taki sposób i uważam, że jest lepszy, bo kiedyś robiłam inaczej, tak jak jest napisane tutaj na opakowaniu, jak zaleca producent. Czyli nakładamy, trzymamy 45 minut, zmywamy szamponem, myjemy głowę, suszymy i efekty były naprawdę kiepskie, średnie, bardzo tak jakby no niewidoczne. A jak robię tak, jak Wam mówię, no to jest naprawdę lepiej i to nie niszczy włosów absolutnie, możecie sobie spróbować. Więc tak, więc taki jest mój sposób, więc dzisiaj już raczej żadnego innego filmu nagrywała nie będę. Wrócę tylko, słuchajcie, do Was może, jak te włosy mi już wyschną, a to będzie pewnie, mamy rano, więc jest na dworze gorąco, no to może około południa, popołudnia. Mam nadzieję, że już będą gotowe. Szopa wielka, słuchajcie, bo nie będę ich suszyła, więc mam nadzieję, że się nie wystraszycie. I oczywiście 5 minut do końca. Ja nie wiem, ile ten film będzie trwał. W każdym razie, dobra, idziemy już, słuchajcie, do łazienki, bo nie będziemy bez sensu przedłużać. Bo już naprawdę czuję, że powiedziałam wszystko. I oczywiście, jeżeli Wam się ten film będzie podobał, to na koniec łapki w górę. Za formę, nawet nie wiem, jaka to forma. W każdym razie, dobra, idziemy. No dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Jestem już nad wanną. Rozpuszczam sobie, słuchajcie, włosy. Będziemy moczyć włosy tylko i wyłącznie. Tutaj mam naszykowane wszystkie te rzeczy, których będziemy używać. Otwieram, słuchajcie, hennę, bo zawsze to robię w ten sposób. Wyjmuję rękawice. Na razie kładę je tu. Opakowanie tam. Henna oczywiście dziurawimy. Dobra. Produkt mamy gotowy.
kładę go tutaj na ręcznik z powrotem. Muszę zmoczyć głowę, więc to jakby nic ciekawego. Okej, słuchajcie. Włosy mamy wystarczająco mokre, żeby móc aplikować hennę. Więc wyciskam resztki wody, słuchajcie, z włosów. Mam nadzieję, że wszystko będziecie dobrze słyszeć. Woda mi tu w ogóle wszędzie kapie. Te włosy nie mogą być bardzo mokre. Takie, wiecie, że aż właśnie z nich kapie, ponieważ wtedy będzie kapało po mnie i tak dalej, więc wyciskamy te resztki wody. Bierzemy hennę. Korek sobie zawsze kładę tutaj, z boku. No i zaczynamy. Widzicie, wyciskam hennę na rękę, taką dosyć sporą ilość. Kładę resztę tutaj. Rączki, ciach. No i słuchajcie, masujemy. Masujemy w miarę delikatnie, żeby też nie poniszczyć sobie włosów. Resztę wycieramy tutaj, na górę. Nakładamy kolejną ilość. Zaczniemy może tutaj wyciskać od góry. Czasami proszę właśnie kogoś o pomoc, żeby mi z góry wszystko wycisnął, więc no dzisiaj nie poprosimy, bo pewnie żadna z tych osób nie chciałaby mu pomóc. Razem tu z wami i przed wami, więc dzisiaj radzę sobie sama. W każdym razie nie chcę, słuchajcie, nigdzie nachlapać, bo później muszę to wszystko sprzątać, więc lepiej, im mniej nabrudzę, tym lepiej dla mnie. Więc staram się, słuchajcie, zawsze właśnie nad wanną, jak najbardziej. Rękawiczek nie założyłam. O Boże. Chyba powinnam to jak najszybciej zrobić. Bo później nie odmyję pazurów. No dobra. Nie no, hit, słuchajcie, zapalowały mi się paznokcie. Tego jeszcze nie było. Dobra, później będę to czyścić, ale wygląda to niesamowicie pięknie. Wytrę teraz sobie ręce tym ręcznikiem jakoś i nałożę te rękawiczki teraz, bo lepiej późno niż wcale. Tak to jest, jak się robi coś rano. Po przebudzeniu. No nic. Ja też może domyję te ręce, chociaż ciężko będzie, ciężko. Dobra, słuchajcie, jestem już na końcu. Mamy tu syf niezły, brudne paznokcie, więc muszę się za to, słuchajcie, najszybciej zabrać. Nałożyłam już wszystko z opakowania, co miałam. Biorę teraz sobie delikatnie moją spinkę. Dobra, mam spinkę. Robię sobie tutaj koczka. Okej. Koka mam, woda jeszcze mi wylatuje z tego koka. Dobra. I tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. Zdejmuję teraz szybko te rękawiczki. Zabieram te śmieci. Myję tutaj wszystko. A potem wracam jeszcze do was i wszystko wam opowiem, co i jak. Wróciłam z moją wielką szopą. Włosy mam jeszcze mokre. Bluzkę oczywiście sobie popromiłam z tyłu, no ale niestety zawsze tak jest. To się mniej więcej spiera, dlatego też, tak jak mówiłam, mam jedną bluzkę do tego i zawsze jej używam. Włosy, jak możecie zobaczyć, są zdecydowanie ciemniejsze. Są poplątane, ponieważ ja ich nie czesałam, bo ja nigdy nie czeszę włosów mokrych. Zawsze czekam, aż będą właśnie całkowicie suche. Ale jak możecie zobaczyć, mam nadzieję, że to widać, prawda? Że są ciemniejsze, zdecydowanie ciemniejsze. Ciemny brąz, może nie czekoladowy, no bo aż takiego efektu jeszcze nigdy nie uzyskałam tą henną. Ale strasznie mi się właśnie podoba to, że w ogóle, że włosy są ciemniejsze, że naprawdę fajnie wyglądają. Jak ja je, jutro rano będę je dopiero myła, bo dzisiaj je spłukałam tylko wodą, tak jak wam mówiłam, że właśnie po farbowaniu nigdy ich nie myję tak, jak zaleca producent, tylko zawsze płuczę je, słuchajcie, wodą,
Tak zostawiam, one zawsze same schną po tym, więc są tragiczne, dzisiaj się kompletnie nie nadają do niczego, na pewno bym w takich nie wyszła. Aha, właśnie, a co do moich paznokci, słuchajcie, całe paznokcie sobie zafarbowałam, bo jak widzieliście, nie założyłam sobie rękawiczek, bo zapomniałam o nich zupełnie. I moje palce wyglądają, właściwie paznokcie i skórki, jakby, słuchajcie, grzebała w ziemi. Także nie wiem, mam nadzieję, że do jutra mi to zejdzie, bo dzisiaj jakby nie potrzebuję, żeby one były nie wiadomo jak czyste, więc mam nadzieję, że przez ten dzisiejszy dzień po prostu je umyję czymś i że będą zupełnie czyste. Dobrze, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że skorzystaliście z tego filmu, że może spodobała Wam się forma farbowania włosów właśnie ziołową henną. I pamiętajcie, henna ta jest dostępna tylko w naturze. Nie wiem, czy będzie dostępna już zawsze, bo jak się pytałam właśnie ostatnio pani, czy ona będzie, czy może zostanie wycofana, bo w Rossmanie już jej nie ma, to pani mówiła, że nie wie, ale właśnie najłatwiej byłoby po prostu napisać do producenta i zapytać, czy zmienią ewentualnie szatę graficzną, czy jakiekolwiek w ogóle zmiany będą zachodziły. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Potraktujmy ten film jako taki vlog, dłuższy vlog, ale jakby na statywie, bo no, jak widzicie, no, jestem bez makijażu, zupełnie luźny strój, koszulka do farbowania włosów, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, cześć, pa, pa!